Kiedy słyszymy o napadzie, gwałcie czy morderstwie, często wstrząśnięci zastanawiamy się, jak mogło do tego dojść. Przeprowadzono wiele badań i eksperymentów i na tej podstawie można wskazać 5 czynników, które mogą sprowadzić człowieka na drogę zbrodni. Mózgi sprawców przemocy wykazują obniżoną aktywność w 2 obszarach, tym odpowiedzialnym za rozsądne podejmowanie decyzji i tym od empatii. Osobie z wadliwie skonstruowanym mózgiem łatwiej przychodzą agresywne zachowania. Nie stwierdzono, aby to miało wpływ na wysoki poziom testosteronu. Ta zależność jest słaba i może działać nawet inaczej niż myślimy. Okazuje się, że większa dawka testosteronu w organizmie to nie przyczyna, ale skutek przemocy. Kto dorasta w rodzinie bądź społeczeństwie, w którym przemoc odgrywa dość dużą rolę, a prawa człowieka nie są specjalnie cenione, tym częściej będzie się zachowywał zgodnie z tym wzorcem. Jeśli od dziecka brakuje pozytywnych przykładów kobiet na stanowiskach kierowniczych, jeśli przypisuje się im mniejsze zdolności umysłowe lub występują przede wszystkim w roli obiektów seksualnych, wtedy ułatwia to przestępcze zachowanie wobec kobiet jako istot niepełnowartościowych. Okazja czyni złodzieja, a także innych przestępców. Jeśli zmotywowany sprawca natrafi na potencjalną ofiarę w społeczeństwie, w którym brakuje odpowiednich regulacji i które nie potrafi się wystarczająco bronić, prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa wzrasta. Gdy inni ze strachu odwracają wzrok lub ignorują wołanie o pomoc, dla sprawcy jest to zachęta. Najlepszym przykładem są media społecznościowe, w którym pod płaszczykiem anonimowości kwitnie hejt. Psychopatia, sadyzm, narcyzm, makiawelizm – te zaburzenia osobowości są typowe dla przestępców. Osoba czasami działająca na zimno, bez uczuć, nie musi być od razu mordercą. Niekiedy bywa świetnym chirurgiem albo sportowcem, jednak ktoś spełniający wiele kryteriów tego zaburzenia osobowości może być bardziej skłonny do złego. Kto ma wysokie wskazania we wszystkich 4 kategoriach, zagraża innym bardziej niż normalny człowiek. Od zarania dziejów społeczności na całym świecie z zasady potępiają mordowanie i stosowanie przemocy wobec innych członków. Kto zabija, wiele ryzykuje. Jeśli jednak ta reguła przestaje być uznawana, w grę prawie zawsze wchodzi mechanizm dehumanizacji. Ataki terrorystyczne i wojny domowe często są możliwe, dlatego że sprawcy odmawiają przeciwnikom człowieczeństwa, robią z nich coś odrażającego. To dla nich robactwo, podludzie lub potwory.